Witam serdecznie na kolejnym gniocie podczas świątecznego spaceru z Edziem po lesie. Dopiero do lasu weszliśmy, to Edziu rozbrykany. Chociaż taka pogoda, to on cały czas jest rozbrykany. W upały to z nim się dobrze chodzi. No święta, święta. Jeszcze jutro dzień świąteczny, a potem wracamy do roboty. W sensie do roboty na bazie. Trzeba działać, przepalać wędzarkę. Może coś się spróbuję uwędzić. W życiu nic nie wędziłem, także będą pierwsze koty za płoty. Trzeba się kiedyś nauczyć. No i tam roboty nie brakuje, ale to po świętach. Na razie trzeba korzystać ze świąt, się trochę polenić, trochę poobiadać, trochę pospacerować. A propos kalendarzy, które pokazywałem tam z dwa gnioty temu, liczba maili, wiadomości na Facebooku, Instagramie i gdzie tylko przerosła moje najśmielsze oczekiwania. No, setki tego przyszły dosłownie. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo zdziwiony, że tyle osób ogląda gnioty aż do końca. A to i tak przecież na pewno nie wszyscy napisali, także skala tego jest ogromna. Chyba będę musiał trochę dorobić tych kalendarzy, ale nawet jak ich dorobię, to wątpię, żeby tam na co 20 osobę starczyło, która wysłała adres. Także zajmę się tym po świętach. Przepraszam od razu, nawet nie wiem, 1/3 tych wszystkich wiadomości, maili jeszcze nie zdążyłem przeczytać. No zajmie mi to naprawdę parę godzin na pewno, no ale to też sobie zostawiam na po świętach. No pomyślę, co z tym zrobić. Trochę tych kalendarzy może się dorobi, ale to na pewno nie starczy dla jakiejś dużej liczby osób, które napisały. No ale dla części zawsze starczy. Trochę osób, które pierwsze napisały, dostaną, trochę może, nie wiem, jakieś zawody zrobimy, losowanie z Edziem i Perełką. Jakieś numerki się może zrobi i jakoś niech powybierają, bo ja to nie umiem wybrać. Najchętniej bym wysłał wszystkim, no ale jakbym chciał wysłać wszystkim, to bym chyba musiał, nie wiem, pożyczkę wziąć. Edziu wczoraj z tą piłką to bardzo długo szalał. Wrócimy, to też się może jeszcze pobawimy. Póki co zdaje egzamin. Udał się ten prezent, trzeba przyznać. Może się tak prędko nie rozleci. Perełka też się bawi swoim prezentem. Także w tym roku się udały. Tylko ja się jeszcze kątówką nie bawiłem, ale to wiecie. Święta to nie pora na takie rzeczy. By z podwórka było słychać, że kątówka chodzi, to zgorszenie na wsi przecież by było. No. Nie może tak być, że w pierwsze święto. Dzisiaj rano zaszedł sąsiad i tak rozmawialiśmy, że się elegancko ociepliło. Dobry dzień byłby dzisiaj, słupki pozakopywać, pozalewać, no ale przecież to w pierwsze święto. Edziu to jest zdecydowanie pies zimowy. Tyle czasu z tą piłką ganiał. Teraz po lesie cały czas gania. W ogóle się nie męczy. A w lato to już by szedł przy nodze, albo jeszcze za mną metr najlepiej i sapał. Do zimy to jest przystosowany, gorzej do lata. Klimatyzację mu trzeba będzie na lato założyć w budzie. To wtedy byłby zadowolony. Przez te święta to się wszystko poprzesuwało. Wczoraj była niedziela, nie było spaceru z Edziem. To jest dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, powinno być sprzątanie. No ale sprzątanie to wypadnie dopiero w środę, no bo jutro drugi dzień świąt. To też się zawidły i gnój nie będę brał. To dopiero w środę, ale nie jest źle, jak tam patrzyłem na tu królików, bo im grubo posłałem ostatnio. To jakoś tam się trzyma ten porządek. Wrócimy, Edziu, to jeszcze sprawdzimy. No chodź, tędy idziemy, tędy. Trochę zarośnięte, ale damy radę, tylko się nie poplącz w krzoki znowu, bo się znowu sam uwiążesz w lesie i ja cię nie będę odplątywał co chwilę. Dobra, Edziu, wracamy, bo już minęło trochę czasu. A jakoś za dużo wam nie nagrywałem na tym spacerze. No święta, to co tu opowiadać? Trzeba świętować. Lecimy z powrotem, bo trzeba kury na zielonkę puścić, żeby chociaż sobie z te dwie godzinki pochodziły. Edziu, tylko grzecznie. Żebyś na te kury tu nie wlatywał. Weź tak delikatnie, co? O. O. No, teraz to już sobie leć. Bocianek poleciał, to leć. Jak tak mocno wieje, czasami jak tak podwieje bociankowi pióra,
to go przesuwał ładny kawałek na drodze. Edziu to cały czas by w piłkę grał. Podaj, a nie. Kiedy mu się ta energia skończy? Tylko jak mu się gdzieś zaklinuje, o. To najgorzej. Chociaż wyjmie ją stamtąd. No dajesz, dajesz. No dajesz, do mnie. Nie ty do mnie, tylko piłkę byś podał do mnie. O, jedź, jedź. Nie skończy mu się chyba ta energia. A kury jak zwykle, zamiast na zielonkę, to wszystko mu powyjadać. Jak coś tylko zostawił, nawet okruchy. O, kury to lubią takie jedzenie. O, jak ruszyły do Edzia. Dajcie spokój. A co tam u was, króliki, słychać? Wszystko wyjedzone? No wszystko prawie. Co tam, Łatka? Wytrzymasz jeszcze 2 dni bez sprzątania? Myślę, że spokojnie. Co, Łatka, taka strachliwa się zrobiłaś? Nic się nie dzieje. Ale to futerko to ma fajne. Dobra, nie denerwuję cię. Siedź sobie, zaraz ci przyniesiemy jakieś smakołyki na święta. A Czarny, co tam? Też wszystko w porządku, ale on to tak głaskać się ostatnio mniej daje. Edzia się nie boi, Edzio to go może lizać, a ode mnie to ostatnio ucieka. Ta jedna ciemna kurka próbowała do budy wejść. Lepiej uważaj, bo cię Edziu w zębach wyniesie jak kurczaka ostatnio. Trzeba uważać, tak mu podawać? O, no nie. Ale daleko wcisnął. Wyleciała? Wyleciała. Masz, Edziu, gdzieś tam dalej, gdzie kur nie ma. O, leć tam sobie. A dzisiaj dla królików kolejny świąteczny posiłek. Babka lancetowata. Trochę odmiany będą miały. Proszę bardzo, smacznego. Z tych wczorajszych żyłek to nic nie zostało, nawet listek. U Czarnego też. Malutka zaczęła znosić jajka. Długo to trwało, bo ze 3 miesiące, jak nie dłużej, te swoje kurczaki prowadzała, ale już zaczęła. I malutka, jak zniesie jajko, to nie gdacze jak inne kury. Tylko po prostu mi mówi po swojemu. Nie musi tak krzyczeć. Znając malutką, to ona zaraz usiądzie na tych jajkach. Czarna, tylko ty nie wysiaduj, bo ty to się na kwokę to słabo nadajesz. Słabo ci to idzie. Chociaż chyba bocianka wysiedziałaś, no tak mi się wydaje. I go pogoniłaś potem po 2 tygodniach. Ale reszta już była większa i dała sobie radę. Trzeba zebrać te jajka, bo wczoraj nie zebrałem, a znając malutką, to jak tylko odchowa jedne kurczaki, to już następne jej w głowie. No takie ma powołanie, widać, powołana do macierzyństwa jest. Ale tych jajek się niosą na te święta. Tak zapomnę zebrać. Sztuczne się znalazło, przecież nie było tu. Może gdzieś pod słomą było zakopane. Samo znikło, samo przyszło. Co tu się wyprawia? Tu też tyle jajek. A już tutaj mam ze 13. A tu Czarna siedzi. Mam nadzieję, że zaraz zejdzie. Malutka, poprowadzaj sobie jeszcze tą szarą kurkę, a wysiadywać to będziesz na wiosnę. Jeszcze chociaż te 2-3 miesiące poczekaj. O, bardzo ładnie. Muszę przyznać, że biały kogut po tych stresach związanymi z podróżami to się uspokoił. Odkąd wrócił, to ani razu mnie nie zaatakował. Co wcześniej się zdarzało po wielokroć na dzień. A ten dalej wszędzie z peryliczkami chodzi. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Nie ma co przedłużać święta. Mam nadzieję, że spędzacie je rodzinnie. Ja na dzisiaj się z wami żegnam, ale tak kątem oka patrzę tutaj na te drewno. Trochę roboty z tym będzie, żeby to pociąć gdzieś, schować pod dach. Część to może pod jakieś plandeki, bo no wiadomo, nie będę tylu drewutni robił, bo tu jest tego całkiem sporo, ale tak myślałem, że może jakby się tutaj to uporządkowało, to gdzieś tu, gdzie jest ta sterta przede mną, by się postawiło wiatę na Lublina, żeby stał pod dachem, a nie tak o. No 4 słupki, trochę blachy. Jakoś to może zabetonować te słupki, żeby porządnie stały, no bo wiadomo, ta wiata będzie musiała być w miarę wysoka.
bo Lublin to mi się nie zmieści do garażu. Niestety garaż jest ciut za niski. Skoda to się zmieści, ale tam jest plan zrobić tak już porządnie, jak będzie elektryka, bo na razie to tam nawet ciężko przejść, bo tak się wszystko tam odkłada i odkłada. Także też tam i pewnie ze dwa dni zejdzie, no bo przed elektrykiem muszę tam wysprzątać, żeby tam się dało ruszyć, pozakładać prąd, światła, gniazdka i tak dalej. No. Dobra, idę świętować, bo jak ja tu zacznę planować, tak planuję, to się słabo robi, ile tu roboty mnie czeka. Także na dzisiaj to wszystko, na razie, cześć.